Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Ranking 1693, posunięcie E4. Czego tu ja jeszcze nie grałem? Obrony francuskiej nie grałem. W zasadzie nie lubię tego debiutu, ale dla potrzeb tutaj różnych gust zawodników, znaczy widzów moich, to znaczy pewnie niektórzy grają tę obronę, więc no zagram. Wiem, że takie ruchy na początku się grywa, no goniec G5, tak, tutaj jest E5, skoczek D7, albo bicie, albo H4, czyli wariant Wina-Wera. No ja nie jestem skłonny, żeby bić takie pionki i powiem szczerze, mi się teoria już skończyła, ale na chłopski zdrowy rozum wydaje mi się, że posunięcie A3 jest ok, żeby zagrać potem C5, bo inaczej skoczek by wszedł i miałby dobrą placówkę. A A6 przygotowuje właśnie posunięcie C5, które zostanie zagrane, żeby później zagrać oczywiście skoczkiem na C6. Nie można przed pionka skoczka tu stawiać. Znaczy, można wszystko, ale to nie będzie najlepsze rozwiązanie, dlatego że będzie ciasno na tym skrzydle. No i jesteśmy w takiej pozycji właśnie, gdzie największy problem jest właśnie z gońcem C8 w obronie francuskiej. Goniec na D3, prowokacja do tego, żeby przepchać pionka. Pewnie można to rozważyć, ale ja wolę jednak najpierw wyprowadzić figury. Z roszadą się w ogóle nie śpieszę. Przeciwnik prawdopodobnie może grać bardzo różne ruch, a to mnie bardzo zaskoczył. Zwróćmy uwagę, że ja mogę zbić tu pionka, mogę też zbić tutaj pionka. Wolę centralnego pionka chapnąć, więc tak też uczynię. Oczywiście później ruch B4 może być zagrany ze strony przeciwnika i ten pionek będzie broniony, no ale jest na razie porówno. W sumie nie wiem, czy to jest dobry wybór z mojej strony, aczkolwiek no właśnie. Tutaj zagram teraz goniec D7, żeby już tam gdzieś oddychał i pilnował przypadkowo, żeby tu pilnował troszeczkę ruchu B5. Dobra, jest hetman. Zostawimy na niego pułapkę. Hetman F6 z jakąś tam opcją szacha i wzięcia na C3. Tylko że właśnie teraz białe mogą zrobić na przykład roszadę. Znaczy roszada, tutaj wisi pionek. No trzeba oczywiście to rozważyć, ale inna rzecz, no taktyczne możliwości się przede wszystkim pojawiają. Nawet zagranie skoczek C6 z opcją ataku i ataku na C3. Chyba prosta idea. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Na pewno tutaj już widzi, że mogą być problemy. Jest roszada. No to jest bardzo ciekawe. Jak zbije tutaj. Nie, no gram skoczek C6. Są dwie groźby, albo czegoś nie widzę. Oczywiście tam jakiś szach istniał, ale też można by było próbować. W sumie hetman F4, ale to dobra, już po herbacie. Słuchajcie, ale jestem dzięcioł, nie? Podstawiłem pionka. Mam jeszcze opcję zagrania hetman H6, no muszę z niej skorzystać. Chodzi o to, żeby dać szacha. Tam na A1 szach był bezcelowy, dlatego że król D2 i miałem atakowanego hetmana. I w tej sytuacji po prostu zrobię roszadę. I ten skoczek będzie musiał uciec i odbije tego pionka. No właśnie, a to nawet lepiej teraz będzie, bo ja robię roszadę. Skoczek bronił pionka, skoczek odejdzie i ja zbijam pionka na F4. No właśnie, ta francuska jest taka. Powiem szczerze, no ja nie przepadam za bardzo za tym debiutem. Nie przepadam. Zbijam na F4. Tak się zawiesiłem troszeczkę, bo. Ło. Wow. To tak można? No widocznie można. No dobra. Jak wymienię hetmany, na pewno będę miał troszeczkę spokoju, jeśli chodzi o ewentualny atak przeciwnika. Wieża z F na D8 z opcją goniec E8. Ojejku, co ja w ogóle robię? Słuchajcie, no przecież wieżę podstawiłem. Na litość boską, co ja dzisiaj gram? Przeciwnik też tego nie widział. Ajajaj, uciekam na B8 w ostatniej chwili. Taka ślepota ze mnie dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. No po prostu. Już wiecie, w głowie mam, że a tu jest atakowany goniec, trzeba go obronić i następne idea. Ale czasami po drodze się nie zauważa najprostszych ruchów. No ta wymiana wydaje mi się, że jest dla mnie niewiarygodne. No gość mnie ogrywa jak chce. Dobrze, że nie mam kamery, to byście widzieli moją minę. Po prostu załamka.
No niewiarygodne. No dobra, bronię, znaczy próbuję. Taki ruch jest. Taki ruch jest. Jak podejdę tutaj, to jest wieża F1 i w ogóle nie widział. Dziękuję ci bardzo, że nie widziałeś. Skoczek E5. Niby człowiek o nic nie gra, ale są emocje. Kurczę. No jeszcze nie mam figury mnie, jest jakość, ale to jest bardzo trudna sytuacja. No będę walczył. Posunięcie F5. Trzymamy tutaj. Schowam króla na F6. Troszkę ustabilizuję. Na jego miejscu bym wieżę trzymał na C7. Tak, teraz tutaj grzecznie. Oczywiście wieża tutaj, ale jedna wieża mi krzywdy nie zrobi. Więc ja sobie skoczkiem tutaj będę stał. Taki ruch to tutaj. Dobra, to wszystko jest ok. No, czekam na jakąś podstawkę ze strony przeciwnika i wskakuję na C4. Cóż ja, biedny żuczek, mogę tutaj zrobić? Taki może ruch. Spróbuję tak. Chcę w ten sposób rozłączyć te pionki i potem zagrać wieża C8. Co? A to jestem bardzo zaskoczony tym posunięciem. Powiem wam szczerze. Teraz tak. Zagram tutaj, on zagra tu, ja zbiję tu, potem będą problemy. Ale jak zbiję tu. Nie, no dobra, biję pionkę, jak dają, to biorę. Chodzi o to, że on zagra tak. Ja chyba teraz mam taki ruch obronny. Mogę, jeżeli tak. Nie, tak nie mogę. A jeżeli tutaj, to on wróci. A też go sprawdzić mogę, ale. Nie, no chyba wolę jednak. Skoczek F7 zagrać. Bronić tu i atakować stępem tutaj. No taki ruch jest bardzo nieprzyjemny i on go zagrał. Spróbuję zastawić pułapkę. Wieża A8. Jeżeli zbije, to ja zbijam tu. Jeżeli on zbije, to idę tam. Biorę wieżę, ale nie wiem, czy te pionki nie są za szybkie. No ale to jest jakaś tam moja jedyna nadzieja. A jeżeli on zbije, ja zbiję. No właśnie, tak się też dzieje. I on będzie miał rozłączone pionki, więc to jest jakaś nadzieja dla mnie, bo on nie może zbić tym. A jak zbije wieżą, to zbijam tu i potem wracam i próbuję jakoś tam się ratować, aczkolwiek będzie bardzo, bardzo ciężko. Aj, słuchajcie, żeby ten speedrun dzisiejszy odcinek nie był jednopartiowy, bo aż. Co? Poczekajcie, bo też mogę tak. Nie, no tutaj bijemy. Tutaj bijemy. Aha, tutaj zagrałeś, kolego. No dobrze, jednego szacha mogę dać, myślę. Zagram tu, on tu, ja chyba tu. Będę próbować tego pionka aktywnie asekurować. Jedyne wyjście tutaj. Zawsze mam skoczka w zanadrzu, żeby pilnował tu. O, teraz mogę właśnie sobie zbić jednego pionka i trochę zredukować opcje i wracać. No oczywiście on może podejść królem. Ale już się pojawiają dla mnie jakieś opcje. No i co teraz? Czy ja mam podciągać tu pionki wyżej? Może spróbuję, skoro on zagrał tak dziwnie króla. O matko. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Po to zagrał królem, żeby zagrał wieżą na C1. Niewiarygodne. No jak zbije, on zbije, ja gram tu. No on mi atakuje skoczka. I ja mogę się poddać, bo tu wracam i dorabia tutaj i koniec gry. Masakra. Nie no to, wiecie, przegraną miałem już kilkanaście ruchów wcześniej. Ale myślałem, że jakaś nadzieja tutaj będzie. To jednak skoczkiem trzeba było próbować. No tak, skoczek D6, jak on by zbił tutaj, bym uciekł. Bez sensu, pionek F4. Jakieś zaćmienie po prostu umysłu. Niewiarygodne. No dobra, biję, zrobię te jeszcze dwa ruchy. Nie mam wyjścia, on tak zagra. Nie zagrał tak. Ja nie mogę zbić wieży. Ale też tak nie mogę zagrać. Tak? No tutaj powinien zagrać. Nie może tu zagrać, bo mam skoczek C4, zbija mi bronię. A jak już podejdę tutaj,
Nie, no też bez znaczenia. Tu jak podejdę? Podejdę. Ale taki ruch? No właśnie. Czym ja się w ogóle podniecam? Masakra. No nie, ale będziecie mieli ubaw. Moi drodzy. Przegrałem z gościem niecałe 1700. I tak bywa. No niestety, i tak to właśnie bywa. Wcześniej mógł tu, mógł, dopiero teraz zauważył. No cóż, i taki odcinek też musi być, moi drodzy. Pierwsza porażka. No ale wydaje mi się, że po debiucie stałem świetnie. Nie widziałem kopnięć taktycznych. O, to jest też dobra nauka na przyszłość, że... A wiecie co, jeszcze zagram kilka ruchów. Znaczy, on jak zagra tutaj, to już się poddam. Jak dorobi hetmana, no to tam jeszcze... No właśnie, dorobił hetmana. To jest dobra nauka na to, że taktycznie naprawdę można ograć dobrych zawodników. No dobra, tak, będę tutaj dreptał. Ciekawe, czy on wykorzysta przewagę. No, znaczy, no to jest łatwe. No, oczywiście tutaj mogę stanąć, królem okrążyć i wygrać. No ale zagram tu, będę chciał blisko być pionka. No i zagram tu. Aha, G3 wystarczy. Co ja w ogóle gadam? Nie wiem, co się dzisiaj... Nie wiem, co się mu dzisiaj stało, ale jest... Dam mu chyba nawet tę przyjemność, żeby mnie zamatował. No tak. No niech będzie F3. Łaś, zagrał mocno, gościu. Ale jeszcze pionka zostawił. Chciałem, żeby matował mnie jedną wieżą. No dobrze, no cóż mogę powiedzieć. Gram tak. Do mata. Niech będzie do mata. No tak. Ciekawe, czy hetmana będzie dorabiał. No dzisiejszy dzień to jest ewidentna porażka. Przecież tutaj można by próbować jakoś patować, co? Jeszcze się będzie męczył. Nie, no to nie jest męczarnia, to jest oczywiście tylko zrobienie iluś tam ruchów. Oczywiście moja gra nie ma żadnego sensu, ja już powinien się dawno poddać, ale no mówię, dam tę przyjemność gościowi, żeby dał mi mata. Będę się szczycił, że wytrzymałem 70 posunięć z gościem 1700. Oczywiście nie umniejszając nikomu poziomu, tak, no bo wiem, że wiele osób ma podobny poziom tutaj co do gościa, ale jak widzicie, można wygrać z każdym. Ja również się cieszę, jak wygrywam z arcymistrzami. I to jest bardzo fajne. No szukam jakiegoś pacika, ale... A, tutaj i przegrywam. Dokładnie. Dobra, szachmat. Ok, dziękuję bardzo. Pierwsza porażka i minus 8 oczek. Moi drodzy, myślę, że dzisiaj króciutko. Niech ta porażka będzie celebrowana w jednym odcinku. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego razu.